Chciałbyś mieć możliwość podglądu czatu z Twitcha w grze, nie korzystając z drugiego monitora, ani nie korzystając z komórki, albo z jakiegoś kombinowanego programu. To ten poradnik jest dla Ciebie. Otóż jest taka strona restream.io, na której trzeba zarejestrować swoje konto Twitch. I ona służy do restreamingu na wiele platform, czyli na Twitcha, na Mixera, na jakieś inne platformy, YouTube'a. Ale nas to nie interesuje. Nas interesuje funkcjonalność tego restreama, czyli czat. Czat ściągany na Windows w formie aplikacji, gdyż ta aplikacja pozwoli nam zrobić okienko półprzezroczyste. Okienko, które da się umieścić w grze. Ściągamy to. Pojawi nam się coś takiego. Coś takiego nam się pojawi i tak. Póki co to okienko jest jeszcze nieprzystosowane do tego, co chcemy osiągnąć, ponieważ nie jest przezroczyste. Bo, jak będziemy grać, to przez przypadek możemy na niego kliknąć. Bez problemu zmieniamy. No, tutaj domyślnie jest jako restream, czyli jeżeli będziecie chcieli coś na czacie wysłać, to wtedy wysyłacie do wszystkich platform streamowych, na jakich streamujecie. Ale żeby tam nie kombinować, to wybieramy tylko naszą platformę, czyli Twitch. Wchodzimy w Settings, Appearance. Tutaj przede wszystkim, żeby nie było obwódek wokół wiadomości, włączamy Compact Mode. Wybieramy Always on Top, żeby ten nasz czat zawsze był na wierzchu w grze, czyli w momencie, kiedy gramy, ta aplikacja musi być na wierzchu. Kolejną sprawą jest taka, że no ta aplikacja nie może być taka, że przez przypadek ją klikniemy w trakcie grania, więc mamy tutaj taką opcję Click Through Mode. Jak ją zaznaczymy, to dopiero możemy coś zmienić w tym okienku po przyciśnięciu przycisku Ctrl, jak tutaj sugeruje nazwa, więc wciskam Ctrl i zatwierdzam. Bez tego Ctrla nie mogę z tym okienkiem nic zrobić. Z Ctrlem możemy to okienko zmniejszyć do rozmiarów, które nam potrzeba, oczywiście no bez kontrola. Teraz próbowałem z kontrolą, żeby wyskalować napisy, bo docelowo to wygląda tak, że się tutaj pojawia jakaś informacja, jak tutaj wpisałem z komórki. Załóżmy to przykładowo i wiadomość, tak, od kogoś na naszym streamie wysyła test. Tak to mniej więcej wygląda, jak powiększamy tutaj scale ze 100 na więcej, no to zwiększamy tekst, wymiar tekstu. I zwiększanie okna nie powoduje zmniejszania tego tekstu, więc to też jest dobra sprawa, jeżeli ktoś chce mieć większy, widoczniejszy bardziej. No ale dobra, jeszcze oprócz tego potrzebujemy transparentnego okna, żeby nam nie przeszkadzało w grze, ale na tyle transparentnego, żeby to, co ktoś tam do nas pisał, to żeby było widać. Stawiamy na 0, ale jak widać, napisy dalej nie są na pół transparentne, tylko po prostu to okienko całe jest na pół transparentne. No i teraz jak to wygląda w grze i co trzeba ustawić w grze, żeby to działało? Oczywiście jak tutaj widzicie, klikam w miejscu, gdzie jest czat i nic się nie dzieje z tym czatem, więc jest wszystko dobrze, tak jak chcieliśmy. No jeżeli oczywiście chcemy coś zrobić z tym czatem, czyli go przestawić w inne miejsce, na przykład tutaj, żeby było bardziej widoczne dla nas, no to wszystkie zmiany z kontrolem. Jeżeli chcemy coś wpisać, to też z kontrolem wpisujemy kolejny test. No i tego. No ale żeby to działało w grze, no to musimy, to jest mus, taki mus, ustawić w opcjach gry Windows Full Screen, czyli pełny ekran w oknie.
bez tego nie pójdzie, na pełnym ekranie bez okna nie pójdzie. Niepełny ekran z oknem pójdzie. Pełny ekran z oknem, jeżeli nie chcemy mieć takiego paska na samej górze, to jest najlepsze rozwiązanie w tym przypadku. No i co? Nie trzeba drugiego monitora? Nie trzeba. Nie przeszkadza za bardzo w grze? No nie przeszkadza. Jak klikam, to nie mogę przez przypadek kliknąć, chyba że kliknę z kontrolą, tak? No. Jedyne co zauważyłem takiego, testowałem to jeszcze na GTA 5, działa to bez problemu. Też na pełnym ekranie w oknie załączyć. To samo zrobiłem na przykład w Far Cry'u, to nie działało z kolei. Ale są jakieś wybrane gry, które nie przepuszczają aplikacji naprzód. Być może to wynika z jakichś antycheaterskich programów, chociaż Far Cry Primal chyba nie ma nic z tym wspólnego. No ale spróbujcie, zobaczcie. Może akurat pójdzie. Jak coś nie pójdzie, to napiszcie w komentarzach, może komuś się przyda. To będzie szukał innego rozwiązania, a jak pójdzie, no to też w sumie napiszcie, bo ja też w sumie jestem ciekaw, na jakich grach chodzi, na jakich nie. Ja testowałem tylko PoE i GTA, no i to działa, nie? Normalny czat ze streama. Także dziękuję za uwagę i do widzenia.